Aby rozpocząć przygodę ze Scratchem, należy odwiedzić stronę Scratch MIT Edu. Tu możemy dołączyć do Scratch, zakładając swoje konto. Wystarczy kilka kroków, aby dołączyć do społeczności Scratch. Wybieramy nazwę użytkownika, wpisujemy hasło, podajemy dane dotyczące miesiąca i roku urodzenia oraz płci i państwa, z którego pochodzimy. Warto wpisać adres e-mail. To na ten adres trafi do nas wiadomość z linkiem potwierdzającym nasz udział. Potwierdzenie adresu e-mail umożliwi nam udostępnianie i komentowanie. Dobry adres e-mail przydaje się również, jeśli zdarzy się nam zapomnieć hasło. Scratch w wersji online umożliwia nam m.in. tworzenie własnych projektów albo przeglądanie prac innych osób. Jeśli mamy już własne konto i jesteśmy zalogowani, wystarczy, że klikniemy w folder z literką S. Teraz możemy tworzyć nowy projekt. Jeśli internet płata Wam figle, możecie również pobrać Scratcha w wersji offline. Wystarczą dwa kroki. Pobierzcie Adobe Air oraz Scratch Offline Editor. Teraz możecie tworzyć projekty, nawet jeśli nie macie dobrego internetu. Każdy projekt stworzony w wersji offline możecie przesłać później na swoje konto internetowe. I odwrotnie, wszystkie stworzone projekty online będziecie mogli zapisać na swoim komputerze.